wielkie kopyto, taki nieformalny menago zamieszał i zrobił wszystko, żeby nie było go tutaj, a był tam. Ale tak jak powiedziałem, no wytłukę tych tutaj i idę po Adamkę. Cześć wszystkim, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum Super Expressu. Ze mną Marcin Najman, cesarz polskich freakfightów. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. No jesteśmy już po pierwszej konferencji gali Cloud MMA 2. Tym razem przeciwnikiem będzie Piotr Lizakowski. W wielu wywiadach już do tej pory zdało się zauważyć, że no nie jest to zbyt duże wyzwanie dla Ciebie, więc jeśli nie wyzwanie, to easy money, czy jak na to patrzysz? Nie, ja wcale nie lekceważę Lizaka. Tak naprawdę z tych wszystkich, co tam siedzieli, to jest najlepszy zawodnik. Najbardziej niewygodny. I tyle w temacie. No przecież Sosnowski MMA nie wie nic. Ten Gruchała też za niewiele chyba na ten temat wie. Więc Lizak to jest naprawdę, jeśli chodzi o MMA, jeden z najlepszych, który był na tym panelu. Z nami również trener Marcina, Jacek Rumiak. Dzień dobry. Dzień dobry. I widocznie pokręciłeś głową w momencie, kiedy Marcin powiedział, że to jeden z lepszych zawodników, więc rozumiem, że tutaj chciałbyś coś naprostować ze swojej perspektywy. Myślę, że oceniał stolik przede wszystkim, więc czyli Zak i Adrian Cios. Nie, Piotrek jest bardzo trudnym zawodnikiem, bo jest niewygodny. Ja to oceniam na takie polowanie jak Likao, on poluje na zwierzynę, czyli on ją po prostu podgryza, goni, męczy. No i Piotrek będzie cały czas niewygodny, będzie cały czas drapał, żeby wymęczyć Marcina i żeby później wygrać zmęczeniem przede wszystkim i ubiciem. Więc tutaj to jest trudny zawodnik, bo niewygodny, ruchliwy, nie bojący się uderzyć, więc to jest naprawdę... No to jest młodość. No to jest młodość, ambitny chłopak. Trudna walka w sumie. No i to jest takie naprawdę czysto frikowe zestawienie. Myślę, że na miarę faktycznie tej drugiej gali Klauta. Chciałabym Ciebie zapytać, w jaki sposób i też trenera przygotowujecie się do tej walki? Piotrek wspominał, że bierze sobie podobnych gabarytów sparring partnerów, którzy są amatorami, ale twierdzi, że mają większe umiejętności niż Ty, więc jak u Ciebie to wygląda z doborem sparring partnerów? Myślę, że to, co mówili, Zak, jest dosyć złośliwe i nakręcanie koniunktury na walkę. Ja myślę, że takich rywali do sparingów jak ja to nie znajdzie, ponieważ ja jestem też dosyć nieszablonowy. Takich cepów jak ja biję, nie biję nigdy i on się dopiero przekona o tym w klatce. Pierwsza myśl trenera, kiedy usłyszałeś, że to będzie takie zestawienie, taka bardzo duża różnica gabarytowa, też Piotrek wyraźnie w mediach mówi o tym, jaki ma plan na tą walkę, że chce, żeby to był szybki knockout. Jaka była Twoja myśl i jaki jest game plan tutaj? Wiadomo, całego nie możecie zdradzić, ale coś... Nie, mi ogólnie się podoba zestawienie Marcina z Piotrkiem, ale oczywiście tutaj Marcin musi być troszeczkę zupełnie zmieniony i tą zmianę mam nadzieję, że zdążę zrobić i będzie zupełnie inaczej niż do tej pory. Marcin, na przestrzeni ostatnich walk, to już wiele razy też wspominałeś w rozmowach, że się zmienia, więc czy teraz do tej walki chodzi o jakąś innego rodzaju zmianę? Nie, my mamy cały czas zwyżkę formy, więc tutaj Marcin cały czas progresuje, jeżeli chodzi o kilogramy, jeżeli chodzi o no, słuchajcie, my wreszcie nie mamy problemu z jakimś takim zdrowiem, czyli te barki nie bolą, możemy uderzać, a wcześniej nie było tego, także mieliśmy dużo problemów, które nie zdradzaliśmy, ale po prostu tak było, no, mieliśmy dużo problemów i trudno nam było trenować, fizyczność wróciła dość duża i teraz naprawdę Marcin jest o wiele lepszy niż na ostatniej walce i jeszcze ostatniej i tak dalej, więc tutaj progresujemy, oczywiście, że progresujemy, jest coraz lepiej. A co Ty, Marcinie, na te plany Piotrka Lizakowskiego na bardzo szybki knockout w tej walce? Myślę, że to jest taka taktyka już przed walką, żebym ja myślał, że oni po ten knockout pójdą. Jeżeli po ten knockout pójdą w pierwszej minucie walki, to go oczywiście znajdą, tylko że na sobie. Ja nie wierzę w to, żeby Lizak na mnie ruszył, a jak ruszy, no to skończy knockout. A jak w ogóle Tobie się podobał ten panel konferencji? Bo Ty, mam wrażenie, że już z każdym tam robiłeś face to face'a. Był face to face z Albertem Sosnowskim i ta walka może się wydarzyć. Z tego, co powiedziałeś, możesz od... Jak wygra z Gruchałą. Z Remim. Eliminator mają. A dlaczego chciałbyś z nim walczyć? Czy jest jakaś niechęć do Alberta? Nie, niechęć to może nie. No po prostu tak...
czasem nie... Bo powiedziałeś, że byłbyś w stanie odłożyć Adamka na bok, to jest poważny statement, to nie, więc... To nawet nie o to chodzi, tylko że jak mi się tutaj wpierdolił w kolejkę, no to jak Adamek, jak tu w Klaudzie jest on, więc po prostu muszę ich tu wszystkich powyjaśniać i dopiero iść po Adamka, no tak na to wygląda po dzisiejszej konferencji, no słowo się rzekło, tak? A gdybyś mógł tak tutaj dla nas, dla widzów sprostować sytuację z Adrianem Ciosem, usiadł przy jednym pulpicie z twoim przeciwnikiem Piotrkiem Lizakowskim, więc rozumiem, że to ewentualnie będzie ta druga walka tego wieczoru? Tak, no to już jest oficjalnie ogłoszone, no usiadł przy Piotrku, bo on kurwa nie zasługuje na stolik, no to dlatego go dosadzili do Piotrka. Pożyczył mu Piotrek, to życzliwości udzielił miejsca, gdzieś przyniósł swój mikrofon i tam zaczął coś pierdolić za uszami, ale to jest wszystko bardzo, bardzo takie zgubne, bo czym więcej pierdoli, tym więcej dostanie, no. A czy Marcin, jeśli będzie gotowy na Piotrka, to będzie też gotowy na Adriana tego samego wieczoru? Nie, słuchajcie, bądźmy poważni, tutaj tak naprawdę Piotrek jest problemem. I walka z Piotrkiem jest tutaj faktycznie niebezpieczna, bo jest niewygodna. Zależy jaką wagę zrobimy, zależy jaką formę zdążymy zrobić i to jest kluczowe. Ona może być bardzo łatwa, może być bardzo trudna, wszystko zależy jaką formę zdążymy zrobić do 28 października. A chcesz zobaczyć jak poważnie podchodzę do tego tematu? Chcę. No to pokażę Ci teraz moich gladiatorów z Parik Partnerów i moich medyków. Panowie, zapraszam Legion Was! Gladiatorów. Zapraszam Was! Aczkolwiek jeszcze mamy kilka tematów. Dobrze, to poruszymy. Przedstawimy. Ale ja tutaj przedstawię. Chodźcie tutaj bliżej. Chodźcie tutaj. To jest moja drużyna pierścienia. To są moi sparring partnerzy. To jest mój medyk, który leczy moje wszystkie kontuzje. I teraz zobacz, jak ja mam z takim teamem, kurwa, nie wygrać. Ja ich tu muszę teraz już po dwóch brać z takim teamem, rozumiesz? Adrian, nie wiem, czy kojarzysz, wygrał taki dosyć popularny program Love Island. Drugie miejsce. Ale tam się raczej nie walczy. Ale można z tego świata wejść w ten, także... Także myślę, że tutaj sobie kogoś upoluję. Poza tym trzeba trochę odświeżyć ten świat freak fightów. Christian Rosa, no to jest facet, który na gołe pięści... dobrze mówię z tym, z Soroko. Niech powie kilka słów o tym, co... jakie jego plany? No, jak... moje plany są takie, że mogę się bić z każdym w sumie. No z każdym. Ambitne plany, ambitne. Także no. Tylko, że on już udowodnił. On już udowodnił, że mówiąc to nie są żarty. On wychodził już naprawdę z wielkimi chłopami na tej gali The War i wszystkich kurwa po kolei tam po prostu niszczy, więc przyszedł też tutaj pooglądać, zobaczyć, gdzie tutaj kogoś ucelować na tych freak fightach. Tak. To ja ciebie jako głowy tego Legionu Gladiatorów zapytam, jakie są założenia i cele? Założenie jest takie, żeby prawdziwy krawer, bo to jest prawdziwy krawer, który uprawia Krav Magę, w końcu dopadł i zlał tego fejkowego, tego coup de mon. I teraz walka dwóch krawerów, bo jak coup de mon wchodził do sportu walki, to twierdził, że jest krawerem, najlepszym w Polsce. Okazało się, że nie jest krawerem, tylko jest krawężnikiem. No i to wszystko, co można o nim powiedzieć. Natomiast tutaj jest gość, który bardzo chętnie, zresztą sam powiedz, Leszek. No. Ależ oczywiście, bardzo chętnie do walki. No to bierzemy dwóch krawerów. Rozumiem, że mamy tutaj ekipę wszystkich osób chętnych do walki. Tak. Miejmy nadzieję, że zobaczymy, tak. A ty sobie jakiś procent zgarniesz z tych walk. Nie, gdzie? To co oni mi tutaj pomagają, to są moi gladiatorzy, a tutaj Andrzej Czeski, który naprawdę dba o te moje kontuzje. Andrzej, może ty powiesz dzisiaj, jak to na dzisiaj wygląda, bo ja już tutaj z Jackiem mówiłem, aparat ruchu przywrócony. Ja bym powiedział tak krótko, cepy Najmana rozwalają dzisiaj każdego. No. I to teraz Marcin będzie walił w 7 sekund, a nie odwrotnie. No i na to czekamy. Marcinie, na tle twoich gladiatorów jeszcze zapytam ciebie o twoje projekty, bo to jest właśnie jeden z nich, ale był też Najman Show. Jak, jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view z tego wydarzenia? Myślę, że możesz przejść tutaj do przodu tak bardziej jako... Nie, no taki, słuchajcie, no taki rzeczy się nie ujawnia, natomiast jeżeli zapowiadam, że w listopadzie zrobię... Jesteś zadowolony po prostu z tego. Słuchaj, zawsze może być lepiej, ale jeżeli zapowiadamy, że robimy następne Najman Show w listopadzie, to znaczy, że jest okej. Okay. Wspomnieliśmy też tutaj o Tomaszu Adamku, który został ogłoszony i też przywitałeś go nawet specjalnym nagraniem w internecie w świecie polskich freak fightów. Co ty sądzisz o tym? Bo jest w konkurencyjnej federacji i tam go zobaczymy. No na razie muszę wytuć tych tutaj, z tej federacji. Moi gladiatorzy są oczywiście otwarci również, żeby tutaj kogoś wytuć, żeby mi trochę ewentualnie pomóc, no bo jak ja będę z nimi tutaj co galę walczył. Dobrze, że już federacja poszła po rozum do głowy i daje mi dwóch naraz, bo tak pójdzie szybciej. Za długo, bo to by za długo trwało i ten Adamek w końcu naprawdę by w końcu naprawdę na emeryturę poszedł. Chociaż
z Adamkiem to jest tak trochę ze mną, nie? Ta emerytura miała nastąpić jakoś... Ale tobie się nie udało go tutaj tak na stałe sprowadzić, a Fejmowi jednak się udało. To nie do końca tak. Wielkie kopyto, taki nieformalny menago zamieszał i zrobił wszystko, żeby nie było go tutaj, a był tam. Ale tak jak powiedziałem, no wytłukę tych tutaj i idę po Adamkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i gratuluję tej pięknej ekipy. Życzę wszystkim powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.